że samo takie uwielbienie, bo rozegraliśmy parę dobrych ostatnio spotkań, wygraliśmy w Opolu 19 różnicy, w Zawadzkim 10 na wyjeździe, to i z Końskimi tu chyba też 10 i przyszło, że z Cianowem będzie też łatwo. A to jest przeciwnik, który gra dobrą piłkę techniczną. Oni od lat są w czołówce tych rozgrywek i po prostu na czołową drużynę każdy się spręża. I w związku z tym ta pierwsza faza, popełniliśmy parę błędów. W obronie była stójka, weszły łatwe bramki i stąd przeciwnik uzyskał przewagę na 12 osób. To znaczy obrona już trochę aktywniej pograła, nie było jakichś błędów większych i przeciwnik myślę, że troszeczkę osłabł w drugiej połowie i stąd te rzuty nie były aż tak precyzyjne. Natomiast do przerwy bramki padły z naszych błędów ewidentnych. Powiedzmy, Brygier popełnił 2-3 błędy w skrzydle w obronie. Musiałem puścić tam Górecznego, chociaż nie jest to jego pozycja.